Witajcie kochani, dzisiaj pokażę wam jak przyrządzić zupę z soczewicy i czerwonej papryki. Jest to bardzo pyszny i łatwy do zrobienia obiad. Przepis ten zaczniemy od przygotowania wywaru. Kroimy na dosyć duże kawałki. Trzy marchewki wrzucimy całe do wywaru. Dwie pokroimy na mniejsze kawałki. Następnie dodajemy dwa liście laurowe. To jest ziele angielskie. Do wywaru dodamy też łyżeczkę soli i trochę czarnego pieprzu. Teraz zalejemy wszystkie warzywa zimną wodą i postawimy na wysokim gazie, żeby zaczęło się gotować. Od momentu wrzenia wywar gotować będziemy przez pół godziny. A my w tym czasie przygotujemy i pokroimy dwa dosyć duże ziemniaki. Oraz jedną szklankę soczewicy. Moja szklanka ma 250 ml. Minęło pół godziny, teraz wyłowimy marchewki z zupy, te, które nie były pokrojone. Wyciągniemy też ziele angielskie i usuniemy też z wywaru liście laurowe. Następnie zmiksujemy wszystko, co zostało, ręcznym blenderem. Zupa została zmiksowana na gładko. Teraz dodamy ziemniaki, soczewicę i marchewkę. Zupę stawiamy na gazie i będziemy ją gotować teraz przez następne 15-20 minut, aż ziemniaki i soczewica zrobią się miękkie. Kiedy zupa zacznie się gotować, będziecie musieli ją regularnie mieszać. Do gotującej się zupy dodamy jedną łyżeczkę kolendry, jedną łyżeczkę mielonego kminku i jedną łyżeczkę kurkumy. Możemy też dodać jedną płaską łyżeczkę majeranku. Minęło 20 minut i moja zupa jest już gotowa. Jak ze wszystkim, zanim ją podacie, spróbujcie, czy nie brakuje jej soli albo pieprzu. Nasza zupa jest już gotowa do jedzenia. Ja najbardziej lubię ją podawać z odrobiną świeżych ziół, jak pietruszka albo koperek. Życzę wszystkim Państwu smacznego!